Młoda, a tobie się fajnie mieszka w Kaniowie? No, a czemu nie? No nie, no tak wiesz, pytam, no bo wiesz, nie chciałaś mieszkać w Kaniowie. Ale się przyzwyczaiłam. Aha. Teraz jak się czujesz w twoim pokoju? No dobrze, no przecież jest wszystko okej, nie ma rudze. Nie chciałbyś zamienić swojego pokoju na inny? No, nie, no czemu pytasz? No nie, no ja wiesz, tylko tak wiesz, pytam z czystej ciekawości, nie? Czy coś ci brakuje? Nie, nic mi nie brakuje. Przywykł do tego miejsca, tak? I widać, że się mu tu podoba. Więc ta rozmowa nie będzie należeć do najłatwiejszych. Mieszaj to, mieszaj, chodź tu, mieszaj. Dobra. Tu będą rekiny pływać. Jak to tu wygląda? Tu mamy wejście do domu? Ja tu okna robię. Słuchajcie, dzieci, chcieliśmy wam z tatą o czymś powiedzieć. Jestem w ciąży. Nie. Nie. Chcemy... Chcecie? Sprzedać dom. Co? Po co? No wiesz, nie wiem, żeby było lepiej. Teraz mamy dobrze? Ale zawsze może być lepiej. Wiecie? Chyba wam, a nie nam. Posłuchajcie, w końcu nam się pojawiła szansa, by mieć dom. Mamy dom. A nie mieć kredytu. No to jest bez sensu, żeby znowu się z domu przeprowadzać do domu. Narzekasz, że chciałabyś mieć remont tego pokoju. Remont to nie jest przeprowadzka. Remont można zrobić nawet w tym domu. Żyje nam się fajnie, ja mam tu blisko do boiska i przyjaciół. Słuchajcie, jest to kwestia... Aha. Wojtek sobie poszedł. Ty, a czemu on poszedł? Poszedł. Chyba przemyśleć to wszystko. Jak my tu się przeprowadziliśmy, to rodzice tam już no, mówili, że to na zawsze będzie. Wojtek! Wszystko okej? Nie. Wiadomo, ja jako rodzic muszę się liczyć z ich zdaniem, ale perspektywa, która gdzieś tam z tyłu głowy mi mówi, że Kamil, nie będziesz miał kredytu, będziesz miał dużo niższe raty, no jednak jest to niepowtarzalny argument dla mnie, że w tym wszystkim moja decyzja będzie najważniejsza. Chodźcie, bo Filip zaczyna się powoli budzić. Zbierajmy się powoli. Żeście tu nasyfili. No, szybciutko, dzieciaki. Bierzcie paletki, bierzcie piłkę. Wiecie, są tacy anty wszystko, jesteście fatalni. Co ja? To nie jest prosta decyzja. No jak nie prosta? Myślałem, że wszystko już macie wyłożone, tak, na tacy. No co źle myślałeś.